Poniedziałek 13 marca, z tej strony Maciej Morawski, dom maklerski DMS Brokers. Zapraszam na poranny briefing wideo. Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny świeci pustkami. Za nami zamówienia na maszyny z Japonii. Natomiast przed nami wystąpienie publiczne Mario Draghiego, prezesa ECB. Jednak ze względu na niedawne posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego uważamy, że Mario Draghi nie powie dzisiaj nic przełomowego, nie powie nic więcej niż powiedział to ostatnim razem. Także samo przemówienie nie powinno wpłynąć w żaden sposób na kurs euro. Zobaczmy, jak sytuacja wygląda technicznie. Na pierwszy rzut idzie euro-dolar, który podszedł pod opór przy 1,0715. Na wykresie 4-godzinowym tworzy się świeca z dużym knotem u góry. Spójrzmy także na charakter w ogóle samego podejścia pod ten opór. Nie świadczy on o jakiejś ogromnej sile strony popytowej, także uważam, że bariera ta pozostanie aktywna i w najbliższym czasie dojdzie do zniżkowej korekty. Jej maksymalny zasięg sięga poziomu 1,0630, czyli wybitej górnej bandy konsolidacji oraz zniesienia FIBO 38,2 marcowej zwyżki, czyli tego widocznego na wykresie ruchu. Docelowo kurs powinien kontynuować wzrosty w stronę tegorocznych maksimów, jest to poziom 1,0830. Dalej mamy AutoSD, który podszedł w bardzo fajne miejsce. Mowa tutaj o zniesieniach FIBO 38,2 oraz 61,8. Jest to najsilniejsze połączenie zniesień oraz o poziomie overbalance, czyli równości korekt. Na wykresie 4-godzinowym tworzy się spadająca gwiazda, która sygnalizuje możliwość spadku. Pierwszym wsparciem będzie poziom 0,7490. Czyli zewnętrzne zniesienie Fibonacciego 161,8% tego ruchu widocznego. Natomiast kolejną barierą dla rynku niedźwiedzia będzie również zniesienie 161,8. Tym razem mowa o tym ruchu. Ewentualne wyjście górą pozwoli na przetestowanie poziomu 0,7630. Jednak małe szanse, żebyśmy w najbliższym czasie znaleźli się w okolicach tego poziomu. Na sam koniec EURPLN, który w końcu wybił się z konsolidacji, wyraźnie się wybił z konsolidacji. Obecnie kurs testuje opór przy 4,35. Przydałaby się tu jakaś spadkowa korekta, która może sięgnąć wybitej bandy konsolidacji przy 4,32. Jednak tutaj warto poczekać na wyraźny sygnał wygaszenia popytu. Scenariuszem bazowym pozostaje kontynuacja wzrostu i osiągnięcie poziomu 4,39, który tutaj wcześniej kilkukrotnie działał jako wsparcie lub opór. No i dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę udanych inwestycji.